Cześć, zapraszam na kolejny odcinek Lucky Horse. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat tego, jak odróżnić jeźdźca na ulicy. Szczególnie takiego, który wraca prosto ze stajni. Myślę, nie jest to trudne, ale jeźdźcy to jest bardzo specyficzna grupa, która wyróżnia się kilkoma ciekawymi cechami, także właśnie dzisiaj o tym sobie porozmawiamy. Także jeżeli jesteście ciekawi, po czym poznać z daleka jeźdźca właśnie na ulicy czy w komunikacji miejskiej, to koniecznie zostańcie ze mną i oglądajcie dalej. Dziwna opalenizna. Ręce opalone tylko od nadgarstków do ramion, a nogi blade niczym śnieg. Taki oryginalny wzorek jest efektem jazdy w rękawiczkach i koszulce polo. Niektórzy mówią, że jest to opalenizna na budowlańca, ale osobiście się z tym nie zgadzam. Jest między tymi opaleniznami jedna różnica. Jeździec ma zawsze nieopalone nogi. Wieczne trzepanie toreb i plecaków. Siano, słoma, owiec i końska sierść są wszędzie, dlatego co jakiś czas wszystkie torby i plecaki wymagają gruntownego wytrzepania. W innym przypadku grozi to nam, że po dłuższym czasie znajdziemy w nich więcej słomy niż mamy w stajni i sierści, która wystarczyłaby do stworzenia zupełnie nowego konia. Mówienie prr to silniejsze od wielu koniarzy. Najczęściej w sytuacjach, kiedy ktoś idzie zbyt szybko, zdarza się, że koniarzowi wymsknie się ciche prr. Oczywiście dzieje się to nie tylko w relacji z ludźmi. Będąc na spacerze z psem, koniarz często cmoka lub mówi do swojego zwierzaka prrr. Słoma w butach. Nie ma w tym żadnej przenośni. Prawdziwy koniarz miewa źdźbła, słomy i siana nie tylko w butach, lecz także we włosach, na swetrze i na dnie torebki. Bardzo często nie jest tego nawet świadomy. Z tego powodu zdarza się, że w czasie spotkania ze znajomymi wyjmuje z fryzury kawałki wplątanej w nią słomy, co całkowicie normalny widok. Dłonie ukryte w rękawach. Jeżeli koniarz jedzie do sklepu zaraz po stajni, to raczej niezbyt chętnie pokazuje światu swoje dłonie. O ile nie ma przy sobie szczotki i zapasu mydła, woli założyć rękawiczki lub bardziej naciągnąć rękawy. Niestety, zwykłe mydło często nie jest w stanie poradzić sobie ze stajennym kurzem i innymi zabrudzeniami, na przykład z niebieskimi plamami, które są pozostałością po spryskiwaczu ran wierzchowca. Nie mówiąc o czarnych plamach od dziegciu oraz pokładach kurzu i błota pod paznokciami. Na szczęście, jeżeli chodzi o ukrywanie brudu pod paznokciami, z ratunkiem przychodzi właśnie wykonanie czarnego manikiuru, choć niestety jest to metoda tylko dla damskiego grona jeździeckiego. Brak ludzi wokół. Jeżeli w zatłoczonym sklepie kolejka do jednej z kas jest wyraźnie krótsza, to bardzo prawdopodobne, że stoi w niej osoba, która właśnie wyszła ze stajni. Nieprzyzwyczajone nozdrza osób spoza świata jeździeckiego mogą nie wytrzymać zderzenia z zapachem końskiego potu i sierści. Z tego samego powodu wokół koniarzy zazwyczaj jest więcej miejsca w komunikacji miejskiej. W sumie jest to plusem. Zawsze mamy miejsce, aby usiąść. Dziwnie duże kroki. Prawidłowe odmierzanie odległości między drągami i liczby fule między kolejnymi przeszkodami robi swoje. Uwierzcie, że nikt nie porusza się szybciej niż osoba jeżdżąca konno. Co jak co, ale kroki robimy dość spore. Czy znacie jakieś inne cechy charakterystyczne jeźdźców, którzy poruszają się poza stajnią? Jeżeli tak, koniecznie napiszcie to w komentarzach. Ja dziękuję Wam dzisiaj bardzo za uwagę. Przypominam o subskrypcji kanału Lucky Horse i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa!